Tu wasza ulubiona, niestety niebrodata prowadząca. Dziś w audycji gościmy mentora wielu pokoleń architektów. Autora niezliczonych publikacji, badacza nie tylko tronów, ale i architektury egzotycznej. Ten człowiek poskromił cztery żywioły w architekturze. A jednak, co najważniejsze, możliwe, iż jest posiadaczem największej brody na całej Politechnice Wrocławskiej. Zresztą, kim jest? Zobaczcie sami. Od niedawna właśnie jestem najstarszym właściwie członkiem naszej wspólnoty, naszej katedry. Tak, to on, Ernest Niemczyk, profesor. Dzień dobry, profesorze. Młode pokolenie z pewnością chce się dowiedzieć, kim jest pana zdaniem architekt? Architekt jest może jedynym takim dziwnym omnibusem, który ma się znać na wszystkim, ale tacy są potrzebni. Wobec takiej wąskiej specjalizacji po prostu jest to konieczne. A dlaczego profesor zdecydował się właśnie na studia architektoniczne? Zdecydowałem się na studia na architekturze, ponieważ lubiłem rysować i to mnie na pewno pochłaniało i to był główny argument. Chociaż rozważałem również studia na archeologii, na historii sztuki, co o dziwo, z czym się spotkałem, ale już po studiach. Czy dokonałby pan tego samego wyboru, będąc w wieku naszych słuchaczy? I mogę powiedzieć tak, że gdybym, mam 80 prawie lat, gdybym teraz miał rozpocząć studia, to ja przypuszczam, że mimo rozmaitych moich szerokich zainteresowań, wybrałbym znowu architekturę. Na architekturze dysponujecie dużą ilością wolnego czasu. Jeszcze możliwością szerokiej refleksji. Nie tylko na tematy takie, o których zawsze piszą podręczniki. A namawiałby profesor do wybrania specjalizacji architektura i ochrona zabytków? Na przykład swoich wnuków? Mam wiele wnuków. Nikogo nie namawiam na studia, ale gdyby naprawdę mnie pytali, do czego jestem naprawdę przekonany, to jeszcze raz powtarzam. Wydział architektury, a szczególnie ta część, bo jestem przekonany, że część z Państwa zainteresowana jest, że tak powiem, rodzimą historią, historią swojego miejsca, swojego miasta i zapewne również ogląda w tym kontekście architekturę. I to jest najlepsza możliwość, żeby włączyć się w ten cały ciąg historyczny, również jako pewien etap zmian, celowo nie mówię o rozwoju, etap zmian, w których będziecie uczestniczyli jako twórczy architekci w kontekście pewnych zagadnień opieki nad zabytkami, konserwacją, próbami połączenia jednego z drugim, nie zafałszowania historii, pokazania swojej indywidualności i to wszystko właściwie zapewnia wam właśnie ten kierunek, no, od pewnego momentu zaczynacie się specjalizować. Powiedział pan, że architekt jest omnibusem, a potem zachwala pan profesor tak wąską specjalizację. Czy te wypowiedzi się nie wykluczają? To, że studiujecie później ochronę zabytków, nie oznacza, że całkowicie jesteście zaprzedani temu kierunkowi i na to skazani. Macie rozmaite jeszcze możliwości wyboru. Także Wydział Architektury to szeroki wybór, a ochrona zabytków to wszystko naprawdę potwierdzi. Zresztą możecie zapytać swoich kolegów, których spotkacie na Wydziale Architektury, jak wam się tutaj wiedzie. Możecie zobaczyć ich pracę, porozmawiać nawet z naukowcami, zobaczyć ich miejsca pracy, zobaczyć biblioteki, zobaczyć eksponaty, które tu są jako pomoc dydaktyczna. Także wszystko przed wami. Zachęcam was naprawdę do zastanowienia się nad tym i do wyboru, no, takiego, z którego wynika, że nie rezygnujecie całkowicie z twórczości, a jednak poświęcacie się ochronie tego, co jest i próbujecie w tym budować własną rzeczywistość, własne dzieło, realizować własne fantazje, zrozumieć społeczeństwo, zrozumieć ludzi i tworzyć rzeczy piękne. Serdecznie dziękujemy za wywiad. Jeszcze
idziesz do... Nie masz oczywiście obecnie samego księgozbioru, ale koniecznie chcesz spać z historią architektury w łóżku. Idziesz, kupujesz... Profesorze. Jest tego multu. Do Allegro kupujesz. Do, gdziekolwiek chcesz. Nas jeszcze słyszą. Nie, wiesz, te stare pierdoły, ja do nich się niestety zaliczam w sensie wiekowym. Ale właściwie blokują wszystko. Zapraszamy na Politechnikę Wrocławską. Tu naprawdę jest przyjemnie.